Jagiellonia po 2 dniach przerwy rozpoczyna dzisiaj treningi. Panie trenerze, jaki cykl przewidujecie do kolejnego meczu? Akurat ten tydzień to trochę więcej popracujemy i będziemy mieli podwójne jednostki treningowe. W sobotę zakończymy to sparingiem w Brześciu, a przyszły tydzień już pojedynczo będziemy trenować i przygotować się do tych bardzo ważnych spotkań następnych. Z drużyną trenuje zawodnik ze Stanów, Neil Plavat. Coś można powiedzieć o nim już teraz? Akurat to po kilku treningach. No, po tym tygodniu będzie grał z nami sparing też w Brześciu i wtedy będzie można więcej powiedzieć. Zakładacie sobie jakieś specjalne cele na te treningi? Bo gdzieś wyczytałem, że będziecie pracować nad siłą, wytrzymałością. To prawda? Generalnie zawsze się pracuje nad siłą, nad wytrzymałością, nad koordynacją. To wszystko jest połączone i akurat w tym okresie na pewno więcej poświęcimy czasu, jeżeli chodzi o wytrzymałość i o siłę, a w przyszłym tygodniu skupimy się bardziej na pod kątem szybkościowym. A później ja.